Co o świecie i o samym sobie opowie nam kontestator Marek Piekarczyk? Ja wiem, czy ja opowiadam o świecie, opowiadam o moim patrzeniu na ten świat i potykaniu się o różne barykady, które świat buduje i moje wszystkie przeprawy przez te ogromne oceany niemożności, które spotykałem na drodze, które spotykają wszyscy ludzie. Tylko mnie akurat się trochę udało przebrnąć. Może dlatego, że nie stawałem w połowie drogi, tylko szedłem uparty, płynąłem dalej mimo braku sił często i sukcesów. No i na końcu gdzieś tam majaczył sukces, który polegał na tym, że jeszcze nie utonąłem. A dlaczego powstała ta książka? Co było takim głównym impulsem do powstania tej właśnie książki? Przez niego. Jego molestowanie. To teraz proszę się wytłumaczyć. Lubię poznawać... Lubię poznawać czyjeś historię. Marka obserwuję od bardzo dawna, byłem jego fanem, więc od bardzo dawna. I wydaje mi się, że jego historia była fascynująca. Jak poznałem Marka lepiej, to wiem, że jest bardzo fascynująca. I nie wszystko się udało w książce dodać, więc myślę, że ta książka daje jakiś obraz Marka, ale pewnie niepełny, jak zwykle zresztą. Zawsze dzwoniłem do Marka i mówiłem, cześć, to twój prześladowca. To co, mogę przyjechać? Więc no, może nie dzisiaj, ale może przyjedź za 2 dni. No dobra, za 2 dni byłem. 3 cechy, które najbardziej fascynują pana w Marku Piekarczyku. No to przy nim mam to mówić. No mów. Będziesz dzisiaj mnie prowadził do domu, odwoził. No tak, no będę odwoził do domu go dzisiaj. Poproszę jeszcze raz pytanie. 3 cechy, które najbardziej fascynują. To jest niezwykle mądry człowiek. Ma mnóstwo prawd życiowych, które no, otwierają oczy na pewne rzeczy, które się dzieją na świecie. Ma bardzo ciekawe poglądy na świat, na życie, na historię. Nie zawsze się z nim zgadzam, ale jest to bardzo pouczające. Niesamowity kucharz. Uwielbiam jeść u niego, jak mnie poczęstuje, ze swoimi wspaniałościami, które przygotowuje. Zwykłe jedzenie, codzienne. Tak, codzienne jedzenie, ale codzienne jedzenie zrobione z sercem i z kunsztem, więc to codzienne jedzenie jest naprawdę niezwykłe. Ja jestem dziennikarzem, który lubi słuchać i mało mówić, więc tutaj akurat się świetnie to złożyło, bo to ja słuchałem, a on mówił. To ostatnie, wyszło to, co wyszło. Ostatnie pytanie dotyczące książki. Kto powinien sięgnąć po tę książkę? Na pewno ludzie, którzy czują się przegrani, bo w tej książce mogą znaleźć odpowiedź, co zrobić. Znaczy, jak trzeba być dalekowzrocznym w tym, co się robi, jak się żyje, żeby zbyt pochopnie nie oceniać swoich działań jako klęski. To nie jest prawdą. Myślę, to jest moja nadzieja największa i jedyne moje usprawiedliwienie na to, że ta książka istnieje, bo nie uważam, że po prostu jestem aż tak ważną osobą, żeby o mnie wszyscy musieli się dowiedzieć i tak dalej, że jeszcze żyję przede wszystkim i tak dalej. To taki pomnik trochę książka, ale jednak mimo, że jestem trochę zażenowany w swojej tam jakiejś mniemaniu o tym celowości wydawania takich rzeczy na mój temat, to jednak usprawiedliwieniem może być to, że naprawdę może z tej książki przebić taka wiadomość dla tych wszystkich, którzy tracą siły, że masz rację, jeżeli w to wierzysz, idź tą drogą, to jest jedyna twoja droga, nie ma innej, ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś bezcenny, jesteś jedyny, jesteś oryginalny.
takich ludzi jest miliony. I ja myślę, że może ci ludzie załatwią coś ze sobą, jakieś swoje żale, jakieś takie żal do siebie samego, że czegoś nie zrobili. Ja tam co chwila o tym mówię, żal, co to jest? Beznadziejne uczucie, żałowanie, że czegoś nie zrobiłem, to wszystko było tak jak trzeba. Może ta książka komuś uświadomić, że trzeba się często przewrócić, żeby otworzyć inne drzwi, które powinny były otwarte być wcześniej, a nie potrafiliśmy ich dostrzec. W tej książce może też być o ludziach, których omijamy na ulicy i w naszym życiu i nie doceniamy ich, a oni są najważniejsi, tylko ich nie dostrzegamy, nie doceniamy tego i ich ważności w naszym życiu. No i trzeci element. I dostałem już takie sygnały od różnych czytelników, a szczególnie od kobiet, które po przeczytaniu książki poczuły, jak spłynęło z nich coś, jakieś straszne zadra wyszła mi z serca, jakiś ból, stary ból. Bo w tej książce chciałem pokazać, jak łatwo jest wybaczać. Nie wybaczać dlatego, że jestem taki wielki Bóg, demiurg, nie? Taki jakiś władca i ja mam taką siłę, że mogę wybaczać. Nie. Bo wcześniej napiętnowałem kogoś jakąś karą i teraz mu wybaczam i odpuszczam. Nie, to nie w tym sensie. Chodzi o to, żeby nie winić ludzi, nie osądzać ich, nie być ciągle sędzią samego siebie i innych i nie dręczyć się tym, co było w przeszłości. Co bym było, gdybym coś tam, gdyby mnie nie porzuciła ta moja kobieta pierwsza, to bym był w magazynie w Hucie Lenina, no, i tej książki by nie było. I tak cały czas w tej książce przewija się ta myśl. Jednak miłość do świata i do ludzi przede wszystkim. Miłość do ludzi, szacunek do ludzi takimi, jakimi oni są, chyba że są łotrami i łapserdakami, i oszustami, i kłamcami. Trochę ich tam pousuwałem z tej książki. Leszek wie, ilu usunąłem wstrętnych ludzi, złych sytuacji. Zostawiłem kilka, jak pieprz do dobrej zupy. I cały czas jest to nie rozpamiętywanie, tylko chwytanie losu z radością i z ciekawością, niespodzianki, jako dary, nawet złe. Takie piękne słowo komercja. My zwykli zjadacze chleba lubimy sobie go czasami nadużywać. Wielki artysta. Jestem bezglutenowy. No to jest ten wyjątek. Ale lubimy, tak? No. Artysta wielki poszedł sobie do reklamy, poszedł sobie do talent show. Marek Piekarczyk też trafił do talent show. A ja wiem, czy jestem artysta wielki jakiś tam. Ja jestem Marek Piekarczyk. Ten sam Marek Piekarczyk, który smolował dachy na Manhattanie. Ten sam Marek Piekarczyk, który spał na dworcu. I ten sam Marek Piekarczyk, który zbierał ziemniaki u chłopa. Bo to była jedyna praca, jaką mogłem dostać wtedy. Oraz ten sam Marek Piekarczyk, który wziął na krzyżu. I ten sam Marek Piekarczyk,
przed którym klęczała mistrz świata. I tak dalej. Nie jestem wielkim artystą. Jestem człowiekiem, który wykonuje swoją pracę, jakakolwiek ona jest, najlepiej jak potrafię. I to jest też przesłanie tej książki. Najważniejsze, żebyś kochał swoją pracę. I mówienie tam o komercji, jakieś tam, no to wiadomo, przecież my pracujemy i pieniądze są ekwiwalentem pracy. To nie jest, ludzie tak demonizują pieniądze. Pieniądze to jest tylko ekwiwalent pracy, nie jakichś przedmiotów. Praca. Nie da się jej zmierzyć, nie da się jej jakby docenić, tylko za pomocą pieniędzy. Można po kogoś pochwalić, ale pochwałą się nie naje, bo nie pójdziesz do piekarza i nie powiesz mu: dziękuję, porobi pan pyszny chleb i on ci da chleb. Nie da ci. Musisz zapłacić. I ja też muszę za śpiewanie dostać pieniądze, a jeżeli mam okazję zarobić jakieś trochę większe niż te, które zarabiam, no to dlaczego nie? A poza tym liczy się jeszcze coś innego. Nie wolno się obrażać na media. Artysta, który ma wizję i ma jakąś drogę, ma coś do powiedzenia, korzysta z każdej okazji, żeby media masowego rażenia wykorzystać. Siedzisz na wizji, nikt ci nie może przerwać. Masz dwa zdania do powiedzenia i co mówisz? Mówisz coś najważniejszego na świecie, bo jestem wrażliwy. Nie schamiłem sobie serca. Dlatego mam łzę w oku, jak słucham takich pięknych rzeczy. Życzę wam tego. Albo mówię: kochajcie swoje żony, to są piękne kobiety. Albo swoje teściowe. Nie mówcie głupich kawałów, tylko się im przyjrzyjcie, polubcie je. No i już jest fajnie. Ale to są takie tego słowa, klucze. Jak ja coś takiego powiem, to te wszystkie kobiety zaczynają mnie słuchać z zainteresowaniem, bo nikt się nie wstawia za nie. Nikt nie nosi obrączki teraz. To noszę. No tu nie noszę, bo niewygodnie, ale w telewizji to jest demonstracja. I ja demonstruję, proszę, widzicie? No, wartości, symbol. Przyznaję się do tego. I dzięki temu, takim drobnym ruchom, które działają bardzo mocno, to są symbole bardzo proste. Wbrew temu chłamowi, co się tam dookoła dzieje, czasami, mogę powiedzieć coś jeszcze innego. I ci ludzie słuchają. Ja nie uważam, że jestem wyrocznią ani jakimś prorokiem. Nie zawsze mam rację, ale zawsze jestem kontestatorem, który wkłada kij w mrowisko. I moim zadaniem jest, w ogóle jako artysty, każdy artysta ma to zadanie, robić cokolwiek potrafię robić, po to tylko, żeby ludzie zaczęli myśleć o sensie swojego istnienia i żeby się oderwali od tej codziennej gonitwy i nagle zatrzymali się na sekundę chociaż i zaczęli patrzeć w przeszłość i w przyszłość, żeby znaleźć samego siebie gdzieś w tych dwóch wymiarach. Chcę wreszcie w kącie wstać i zmartwienia zostać. Tym ludzie cały czas biegają tymi samymi ścieżkami, tak samo myślowymi, mają nawyki. Ja drwię z tego, kpię. Uwielbiam satyryków, którzy
szydzą wręcz z tego takich, z tych schematów życiowych, myślowych, bo to one są, one prowadzą tylko do jednego. Stajemy się coraz głupsi i coraz większymi, coraz bardziej jesteśmy zniewoleni przez jakikolwiek system nas otacza i dajemy się wykorzystywać. Stajemy się tanią siłą roboczą, zamiast być panami własnego życia, królami radości. Dlatego muszę prowokować. Żeby prowokować, muszę mieć dostęp do środków masowego rażenia. To się też w jakiś sposób wiąże z tą odpowiedzialnością artysty za słowa. I mam takie pytanie, czy młodzi ludzie, którzy zaczynają swoje wielkie kariery muzyczne, czy oni też mają w sobie tę odpowiedzialność? Mają poczucie, że to, co powiedzą ze sceny, trafi do ludzi i być może wpłynie na ich życie? Wiesz co, tak, ja bym uważał na to słowo kariera i wielka kariera. Mówią, że ja zrobiłem karierę, ja nie rozumiem tego słowa w ogóle, nie wiem, o co chodzi. Jest coś takiego może w Stanach, w Anglii, tam wielka kasiora, siedzą specjaliści, którzy mielą wszelkimi metodami świadomość społeczną, publiczną i wciskają im ciemnotę, że oto nowy półbóg. Półbóg nastąpił, zszedł z niebiesiech i właśnie teraz wam się objawi. Kochajcie go i uwielbiajcie. Kupujcie kawałki jego majtek, które pocięto na... Powietrze, którym oddycham. Tak, powietrze, którym kaszle. Łykajcie jego bakterie nawet, gryponośne, wirusy. Nieważne, u nas tego czegoś nie ma. I wracając do tych młodych, znaczy do tych później urodzonych, przepraszam, bo młodym to się trzeba urodzić. Nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. Widzą tą powierzchowność. To jest coś takiego, jak widzi się kobietę, która wychodzi właśnie z fryzjera, od kosmetyczki, właśnie zajebiście ubrana, wystrojona, pachnąca, zjadła dobre śniadanie, idzie ulicą, jest piękny dzień i ty myślisz, że to ona jest taka. Nie. Zobaczymy, jak jest wieczorem sama, zmywa makijaż, jak patrzy w lustro i myśli sobie, znowu, kurczę, samotność, nie? I znowu jestem sama. No i co mam zrobić? Naleję sobie drinka, otworzę sobie telewizor. No i co mi z tego wszystkiego, jak mnie nikt nie kocha, nie? To taką trzeba ją zobaczyć. Albo ją zobaczyć, jak rodzi, jak krzyczy na tym łóżku do rodzenia, jak drze się, jak płacze, jak cierpi. Albo jak szuka podpasek w sklepie. Proszę bardzo, to też jest kobieta. Czemu nikt tego nie zobaczy? To wszystko takie wstydliwe, takie ho, nieczyste jakieś. To jest taka głupota społeczna. To jest takie... My wszyscy w takich prostych rzeczach się tak zakłamujemy i tak oszukujemy. Mężczyźni wymyślają sobie kobiety jako anioły, a potem są rozczarowani, bo one są normalnymi ludźmi, nie? Robią kupkę, siusiu i się mają złe dni i są zmęczone. A tak samo dotyczy kobiet, które sobie wyobrażają Supermana, którego nikt nic nie jest w stanie pokonać, a on ma nagle deprechę i załamkę, ciężki dzień i w ogóle można go dobić jednym kopniakiem. No i jak ona tego nie robi, to znaczy, że go kocha, nie? I tak dalej. I tak jest, dotyczy to wszystkiego. Więc umówmy się. Spójrzmy na siebie i na innych ludzi. Bez schematycznego spojrzenia, bez tych kłamstw. Artyści są do tego potrzebni, żeby to ciągle ściągać. Bielmo z oczu ściągają, no. Dlatego są najważniejsi. Uważam, że artyści w ogóle kształtują nasze życie. Nie tylko świadomość, tam jakieś wrażenia estetyczne. Ale wszystko, co jest dookoła, jest wymyślone przez artystów. Inżynierowie to dopiero potem konstruują i budują. Bez nich byśmy zdechli z nudów. Pewnie. Ja mogłabym tego słuchać jeszcze przez kilka godzin, ale niestety goni nas czas, bo już za chwilę świetny koncert. Marek Piekarczyk to jest artysta, który woli koncerty, czy woli jednak zamknąć się w studio i przygotować materiał na płytę? Nie, no wiadomo, koncerty, no kontakt z ludźmi, ale nie... Wiesz, przygotowywanie płyty to jest takie święto trochę. To jest taki cudny moment, kiedy już wreszcie jestem gotowy, żeby nagrać płytę. No to jest poważna sprawa, bo tego codziennie się nie robi. A koncerty to jest codzienność. Wszystkie te elementy są bardzo ważne. Ja wybieram zawsze te, które są łatwiejsze, bo jestem leniwy. Nie lubię się wkuwać tekstów i udawać.
No, lubię być taki, jaki jestem. Nie muszę wtedy nic kombinować. Więc na koncercie jestem taki, jaki jestem. A w studio trochę trudno, bo jest nowa piosenka i cały czas się boję, że ją spieprzę. Znaczy nie, że tam mnie oceni koleś za stołem, ale jutro wstanę i posłucham i powiem, o Boże, znowu, przecież tam trzeba było napisać w tym, bo ja piszę te teksty, nie? Tam było inne słowo, tak? Odkrywam po latach i zmieniam teksty na koncertach. To tak robię. No to jeszcze nie jest za późno czasem. Ale na przykład z tym nagraniem, nieraz myśli się, każdy muzyk tak myśli, nie no, lepiej bym to zrobił, a to już poszło w świat. Już ludzie to pokochali albo znienawidzili, nieważne. Już nic nie możesz zrobić. Urodziłeś to dziecko. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. I co, idziemy posłuchać dobrej muzyki? No jasne, na koncert Teza. No dzisiaj będzie trochę ciężko, bo Andrzeja Nowaka nie ma. Złapał chorobę, ospę chyba, chociaż ja nie wiem. Nie no, dla starszego pana to jest ciężka sprawa. Nieco byśmy się czarować, jesteśmy starszymi panami. Thank you.
Już tylko Ciebie mam. Już tylko